O, tu się wchodzi. Nie uda ci się. To patrz, kurde. Tak to się... All in. All in. Wchodzimy. Stawka 10 tysięcy. Pa. Nowa partyjka 19. Pasuj. Zara będzie płacz. Spokojnie, spokojnie. O kurde, dobrze się zaczęło, powiem ci. Elegancko. Ostatnio też było dobrze. Januszek, to ja się na chwilę zamyślę, na sekundę, dobra? Dobra, dobra, spoko, spoko. O, elegancko. Teraz za tysiaczek, przegromy. Wygrałem, kurde. Znowu za tysiaczek, widzowie, lecimy, lecimy. Los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera. Teraz wchodzimy za 5000, pach. Dobierz kartę, pach. Dobierz kartę, dobierz kartę! 18 i... Kurwa, remis! Znowu za 5000 wchodzimy, pach, 11, dobieramy. 16, kurde! Wchodzimy za 15 teraz. Pa, 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 dzi. Pusz. As, 15. Kurwa, co robić? Dobieramy. As, 16. Pas. Wygrałem. Dobra, będzie tu. 30 tysięcy do przodu jesteśmy. Jest dobrze. Widzowie. 10 tysięcy stawiamy. Pach. Dobieramy. 6, 21. Pasuj. Pua. Teraz za tysiaka tylko gramy. 18. Ajajaj. Przegrałem. O, zobacz, zobacz. Przegrałem. Czekamy na dwa razy pod rząd, jak przegramy. 10, 19. Wygrałem. Dobra. Nie no, teraz wygramy. To jest pewne przecież. 12. Dobierz. 20. Kurwa, 45 tysięcy żetonów do przodu. Nieźle, kurwa. A te 4000 żetonów. No to jest pierdolna rutka. A ja, jest dobrze, kurwa. Panowie, nie chcecie bimberku kupić? Taniutko, po 1200 za flaszkę. Wszystko no. Dobrze z moimi strunkami, czy nie? Dziadzia, 60 tysięcy żetonów do przodu. Ty, postawiłem, kurwa, i wygrałem, dziwne. To bardzo dziwne. Ta ruletka ojebała, kurwa, na 5, kurwa, pod rząd, miałem złych. A teraz wpierdalam 3000 żetonów i od razu... Ale pan gniesz, ja pierdziulasz mi się w języku, tam przewraca ja, głowę. Ja nie, no to jest nie. To tak nie można, to trzeba tak być, wie pan, tak trzeba... Nie, że kurwa, albo chuj nie pan powie, nie? Wie pan, o co chodzi. No, bo to tak brzydko, jeszcze, brzydko. Ja słyszę ducha, nie wiem, jakby... Kargur, płacz. Przegryzam do chuja pana w tą grę. Ja se zagram. Ja się, ej, korci mnie, bo 60 jestem tysięcy żetonów do przodu, ty. Co robimy? No co, jak już jak się bawi, to się bawi, nie? Idę na maszynie. Nie, nie, maszyny to zło. Panowie, dobra, robimy coś kupić? Szalonego. Dziadzia, robimy coś szalonego. Patrz. Wabanka? Zrobimy, jak to się tam nazywa? Zrobimy za 58 tysięcy żetonów. Jak przegramy, to potem za 100. Dobra? No to działaj. Będzie płacz, coś czuję. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Muszę tylko... cały stół zasypę tymi żetonami. 58 tysięcy żetonów. Jebut! 20, kurwa! Pasuj! 216 tysięcy, elo kurde. Grosza daj Januszowi, blackjackiem potrząśnij, blackjackiem potrząśnij, a kurde, dobry jestem. Pan to niesamowity chyba jest. Jestem dobry w te gry. Bo wie pan jaka jest zasada? Jak się w życiu prywatnym nie powodzi, a nie powodziło mi się zawsze, bo byłem z Haliną, grubą, wredną babą, to w prywatnym, tym przedsiębiorczym życiu się powiedzie. To jest dobry przykład tego. Ma pan kobietę? Nie. No to graj pan, kur. Ale ja to zdania jestem, że mi w niczym nie idzie.
W niczym ci nie idzie? W niczym mi nie idzie. Ja ty panie kurwa wczoraj tam przejebałem 4 razy pod rząd. 4 razy po 2 razy i nad ranem jeszcze raz! A co? Bo czarowałeś pieniądze, bo nie powiedziałeś kurwa pas! No nie powiedziałem pas. Ale mnie korci jeszcze, żeby wlecieć tu dobrze. Na Bibera jakiś sprzedajcie coś? Dobra. No ta. A jaki to ma Bibera? Za 6. Taki kurde po prostu bajka, ale to Janusz wam powie, bo jak główny dystrybutor, że tak powiem, to jest, nie? A panowie dużo wiedzą o mieście generalnie? A co pana interesuje? Na wszystko, ja jestem bardzo ciekawa osoba. A o co, jakie pytanie było? Pytanie było Bimber, masz przy sobie Bimber? Ja no mam troszeczkę. Mam 36 flaszeczek Bimberku. Tak po 1200 za flaszkę, panie kochany, bo to jest lepsze od seksu. Ale dziadzia! Nie. Ja nie sprzedaję, kurwa, jak ja wygrałem 500 tysięcy właśnie wygrałem tu w kasynie, to po co ja mam sprzedawać Bimber, jak ja wolę sam wypić? Pieniędzy to ja mam w bród, kurwa. Najpierw musimy tą zaszywkę mi tam wydłubać, żebyśmy coś mogli się napić. No to zdaję mój gacie, to musimy ci tą, bo zaszyli go, wiecie, musimy mu tę tabletkę z dupy wyciągnąć, bo go zaszyli i pić się nie da z nim. Nie była w dupie, gdzieś tam kurde indziej mi dali, żeby ręką nie sięgnął podobno. A. Ale nie wiem gdzie. Znaczy no teoretycznie wiem, ale praktycznie to nie widziałem. Teraz nie chcę tego. Teoretycznie choć zioło zapalimy. Na ślepo szukać. Ja się jego boję, on nie, wiecie o co chodzi, nie? Tam wyciągnie jakiegoś tasaka i mu pierdzieli po żebra albo coś. No i co was panowie jeszcze interesuje? Ja ten Bimber, jeden. Ja nie mam przy sobie, wypiłem. Ale ten, typel. 1100 powiedział. 1200 za butelkę. Ja mogę wam maksymalnie 10 sprzedać butelek. Kurwa, ja bym kupił. Ale to ode mnie, ja jestem właścicielem tej firmy, ja robię najlepszy Bimber. No i ode mnie to za 10 butelek 15 tysięcy musicie zapłacić. Znaczy nie, nie sprzedaję, bo ja lubię pić i mnie się przyda. A to widać, widać po twarzy, widać po twarzy. O, zmarszczyła mi się jak nie powiem co w podkach. To pewnie przez salinę. To pan dalej jest nią, czy nie? Czy burdel? Została w Polsce. Ja się bawię teraz. A to burdel codziennie, czy po ile razy tak chodzi? No właśnie, że tu nie ma w mieście, jeszcze nie wiem, gdzie jest tutaj. Nie? No nie wiem, gdzie tu są panie. A ty wiesz, czy nie? Gdzie są panny tutaj? Bym poszedł. Burdel. My mamy jedną pannę. Janusz ma ciśnienie. Co mamy jedną? Nie, nic. Zaraz po pysku dostanę od niej. Bo... Nie, ode mnie zaraz. Nie no, przepraszam, kurwa. I tak byś jeśli do odpierdolenia, to wiesz. I co Janusz, dalej do przodu czy już teraz do tyłu? Nie no, no mam te 100 tysięcy do przodu żetonów, no i nie wiem co robić, kurwa. Nie szalej. Intryguje, czemu pan bez gaci lata? Jak bez gaci? No co panie, poważnie, to jest najnowsza moda w mieście. Najmłodsza moda. We Włoszech mają gołe łydki, on poszedł o krok dalej, mu gołe kolana. A we Włoszech to mają chyba tego, koronę mają teraz, nie? A w Polsce też już jest, masakra. Byłem teraz miesiąc u Haliny, to już mówię, spierdzielą z tym. Tak, nie jesteśmy. Piotr mi pokazał takich na YouTube, Freeza, i one do Stanów poleciały i ja mówię, jak Freeze, jadę do Stanów, kurwa. No i sam tu do miasta przyleciał. Te włosy takie kolorowe, nie? Ta, un. I ten, co te dzieci rucha na hajs, czy coś, nie? No, a już nie wiem, co robi w wolnych chwilach. Okej, dobra, to na razie. Ale ten to web ma podobno, dużo zarabia. Piotr jak mi powiedział, ile on zarabia, to ja chciałem zacząć nagrywać, kurwa, bez kitu. A to pan by się nadawał, mi się wydaje. No pewnie, żebym się. Ja bym się nie nadawał zobacz, kurwa. Ja to bym z panem film nagrał, jakiś akcji. Dokumentalny. Erotyczny. Erotyczny, tak, ja bym ogarnął jakieś panie. Rozbieraj się, Kargul, wyjmuj kamerę, zrobimy porno dla gejów. Ale to nie, ja będę reżyserem. To pan z kolegą wystąpi, dwóch przystojnych brunetów. No nie powiem, że nie, ale nie, to tylko bity bym ogarnął. Kurde. Janusz. Chłop w brodzie, po lodzie i zrób to sobie, i będziemy to nagrywać. No dobra, Ozzy klękaj, już się panu poświęcę. No kurwa, pana. No jak ty mówisz, nie? Nie, przepraszam, nie wiem. Dobra, bo mnie korci przegrać to. Kargul, wartujemy wabank.
Dawaj, kurde, co będzie, to będzie. Stuwa w tą czy w tą. Dobra, 100 tysięcy stawiam, bo to... Ja wiedziałem, że wyjdziemy stąd smutni. Po to ten biber. Nie, ja wam nie dam wyjść smutni. 50 tysięcy czy 100 tysięcy stawiać? Ja bym bimber kupił. Nie, się nie pytaj, bo później powiesz mi z wypłaty upierdzielisz. Dobra, dobra, 100 tysięcy wchodzimy, kurwa. Słyszysz, ten bimber kupił. Siadę z 15 kafi zaraz się przydadzę. Dobra, jedź. Jechać po to. Dzień dobry, 20. Kurwa. Janusz bogaty, szalalalala. Czekaj ta. Ale ty, Janusz, teraz papieru toaletowego nakupisz. Czekaj ta chwilę, ja to muszę. Przez raz mi daje, raz zabiera. Było se grać tu w pokera. Dla mnie każda w mieście się rozbiera. Janusz milion jest do przodu. On nie będzie zbierał złomu, bo bogaty Janusz jest kurwa. Czekaj, tam muszę zrobić jeden telefon. Kurwa, bitu nie ma. Siema, Halina. Ty staro mendo, Franco, zmarnowałaś mi wszystkie najlepsze lata życia. Mówiłaś, że nigdy w życiu nie będę miał pieniędzy. Wygrałem właśnie $1,000,000 w kasynie w USA, a Piotr to jest gej. Kij ci na łeb, stara Franco, elo. Dobra, już zadzwoniłem.